Rozmowa dnia. Moim Państwa gościem jest Kamila Lenarczyk-Szymczakowska. Prowadzi Pani Rodzinny Dom Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj walentynki i my dzisiaj o miłości rozmawiać będziemy. Bo jak wiadomo, miłość nie jedno ma imię. Tak, i będziemy rozmawiać o miłości trudnej. Bo jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to cały czas jest problem, bo brakuje rodzin zastępczych. Mhm. Jaka jest ta miłość w pieczy zastępczej? Jak miłość. Pełna radości, ale i bólu. Czasem smutku, tęsknoty, cierpienia. No, tak. To się nie da się tutaj uniknąć. Emocje są wszystkie, od tych najlepszych, najwspanialszych do i tych ciężkich, trudnych i bolesnych. Pani się opiekuje czwórką dzieci. Tak, w tej chwili mam czwórkę dzieci w wieku od 2 lat do 6. I dwójka dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność, tak? Dwójka tak, ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jedna dziewczynka jest z fasem, jedno dziecko, znaczy trzecie dziecko jest z fasem. Alkoholowy zespół płodowy. Mhm. I czwarte dziecko jest po mamie z niepełnosprawnością intelektualną, więc coraz większe mam obawy, że tutaj też to pójdzie w tym kierunku. A dlaczego się pani zdecydowała opiekować trudnymi dziećmi? Tak wyszło. Znaczy chyba los tutaj troszeczkę tak zadziałał, pokierował. Zaczęliśmy od najstarszej dziewczynki, która właśnie ma też niepełnosprawność intelektualną. I w praktyce okazało się to idealnym, wspaniałym wyborem, bo to pomimo jakichś braków, to miłości to dziecko chyba daje dużo więcej niż niejedno zdrowe. I to z czasem dojrzałam, doszłam do wniosku, że praca z takimi dziećmi daje, przynajmniej mi, dużo więcej satysfakcji, radości. Od 8 lat jest pani rodziną zastępczą. Tak. Jak to się stało, że pani zdecydowała się? Skąd ten wybór? Bo ma pani trójkę własnych dzieci, wychowywała pani swoje dzieci, a potem pani stwierdziła, tak, że chce pani dalej pomagać, tak? Znaczy, taką kroplą wody była tutaj moja córka, która mnie umocniła, przekonała i chyba wpłynęła na to, że zdecydowałam się, podjęliśmy te kroki z mężem. Natomiast wydaje mi się, że to no, każdy się z czymś tam rodzi. Ja pamiętam, trzeba mieć jakieś predyspozycje, chyba tak? Chyba tak, tak. A później jeszcze jak życie zweryfikuje, da taką możliwość, to po prostu się działa, idzie się. A dlaczego jest taki problem z rodzinami zastępczymi? Bo 80 rodzin zawodowych, rodzin zastępczych jest w tej chwili w Łodzi. Brakuje jeszcze 80. A do końca tego roku rolę domów dziecka mają w większości przejąć rodziny zastępcze. Czy to się uda? Obawiam się, że się nie uda. A dlaczego? No, przyczyn tutaj może być wiele. Trudno tak naprawdę zdefiniować, powiedzieć konkretnie, że to czy to. Na pewno dużym taką niedogodnością są chociażby umowy o pracę, które mamy, tak zwane śmieciówki, które tak w wielu sytuacjach życiowych nie dają żadnego zabezpieczenia. Chyba świadomość w społeczeństwie też nie jest taka duża. Tak, mhm. Tak. Poza tym często rodziny zastępcze są źle postrzegane. Gro osób uważa, że robimy to dla pieniędzy, co jest troszeczkę. Mhm. To jest nieprawda, dlatego że jaką ma pani pensję? W tej chwili na rękę dostaję 2200. Mhm. Mam wyższą pensję jako rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze, zawodowe chyba dostają w granicach 1800. Coś takiego. I to jest opieka 24 godziny na dobę. Również w niedzielę, w czasie wakacji pani wyjeżdża. Tak. Czy nie ma pani tak de facto wakacji? Nie, zdecydowanie nie. Mhm. Znaczy, no jest to moim wyborem poniekąd. Mhm. No, bo nie wyobrażam sobie, żeby zostawić dzieci i pojechać. Obojętnie, czy to są moje dzieci, czy te dzieci, decydując się na opiekę, na wychowanie, mi to sprawia przyjemność. Natomiast no, są osoby, znaczy są rodziny, które wyjeżdżają, ale tutaj jest problem, żeby znaleźć na przykład pomocową osobę, rodzinę, która w tym czasie
przejęłaby opiekę nad tymi dzieciaczkami. Mhm. Ruszyła kampania, w lutym ruszyła kampania Rodzina jest dla dzieci. Myśli pani, że to coś pomoże? No naprawdę niewiele czasu zostało. Wydaje mi się, że tak. No. Co może pomóc w takiej sytuacji, żeby tych rodzin zastępczych było więcej? A jeszcze pani powiedziała, że są problemy dotyczące finansów, tak? Czyli jeżeli chodzi o pieniądze, to nie jesteście usatysfakcjonowani. Znaczy, no, wydaje mi się, że za pracę 24 na dobę i w sytuacji, gdzie często trzeba, nie ukrywajmy, że dokładać też do terapii, czy do wyjazdów chociażby dzieci, do jakichś terapii, no nie jest to kwota wystarczająca. A jak jest dziecko zabezpieczone? Wystarcza tych pieniędzy? Na utrzymanie, i to tak się ładnie nazywa, na częściowe pokrycie kosztów, na każde dziecko otrzymujemy 1000 zł, dokładnie chyba 1052, plus 500 plus. Jeżeli dziecko jest z orzeczeniem, dochodzą do tego zasiłek pielęgnacyjny, 211 zł. Wystarcza tych pieniędzy? Czasami wystarcza, czasami nie. To zależy, jakie są potrzeby, w jaki okres, no bo wiadomo, że też inaczej w wakacje i w ferie. No są przypadki, gdzie trzeba niestety tą terapię bardziej intensywnie przeprowadzić. Terapia kosztuje. Terapia kosztuje 100 zł za godzinę, więc no przynajmniej raz w tygodniu warto byłoby się spotkać, bo te dzieci jednak potrzebują pracy ze specjalistami i tutaj też musimy mieć świadomość, że sama miłość i dom tych dzieci nie uleczy. Trzeba z nimi cały czas pracować właśnie poprzez pracę, współpracę ze specjalistami, jak i własne szkolenia jakieś, dokształcania i poszerzanie umiejętności, kompetencji. Czyli pieniądze czasem wystarczą, czasem nie? Czasem nie, ale... bo te szkolenia nasze również kosztują, jeżeli mają być dobre, mają być na wysokim poziomie. Ale czy te pieniądze są najważniejsze? Co jest najważniejsze? Co jest największym problemem? Problemem? Z czym się najbardziej borykacie? Chyba mimo wszystko brak zrozumienia. Ze strony? Społeczeństwa, państwa. Mhm. Wydaje mi się, że... Ale czuje się pani tak, jakby nie było wsparcia znikąd? Że jesteście pozostawieni samymi sobie? W tych ważnych, trudniejszych sytuacjach zdecydowanie tak. W jakich sytuacjach? Jakie to są sytuacje? Kiedy chcielibyście tego wsparcia, a tego wsparcia nie ma? No ja w tej chwili jestem w sytuacji, że no, terapeutka stwierdziła, znaczy pracujemy z dzieckiem ponad rok. Są wzloty, są upadki, natomiast no, doszliśmy do momentu, gdzie wydawałoby się, że trzeba poszerzyć diagnostykę dziecka. Nie zrobimy tego przez fundusz, nie zrobimy tego... No, czyli jakiś, znowu wracamy do finansów, niestety tak? Tak, bo dostałam informację, że żeby zacząć fajnie i to wszystko ogarnąć, suplementy, badania i tak dalej, na dzień dobry powinnam mieć 2-2,5 tysiąca. Mhm. No to no, nawet jakbym swoją pensję przeznaczyła miesięczną, to jeszcze ciutkę. Więc no to są takie... Proza życia. Mhm. My w tej chwili się pożegnamy z widzami, ze słuchaczami, ale cały czas pozostajemy w internecie. Są też problemy w sądzie, mówiła pani. Zdecydowanie tak. No to jest też duża bolączka. No, dziękuję, że przypomniała pani. No często te sprawy dzieci gdzieś tam są chyba odkładane na bok. No, najlepszym przykładem jest dziecko, które od urodzenia, zaraz po urodzeniu trafiło do domu dziecka. Później ja przejęłam z domu dziecka, jak miała 7 miesięcy. W tej chwili zaraz skończy 2 lata. Nawet nie wiem, czy jej sytuacja prawna jest uregulowana. Koordynator pisze prośby do sądu o informację, o wyjaśnienie i nie mamy żadnych. Ile to trwa? 2 lata. 2 lata. Dziecko już dawno mogło być w rodzinie adopcyjnej. Ale dlaczego jest taka opieszałość? Dlaczego nie ma żadnego odzewu z tamtej strony? Próbowała się pani dowiedzieć? O co chodzi? Trudno mi powiedzieć. No, sądy, znaczy to też zależy od wydziału. Wszędzie są ludzie i no, pytanie, jacy ludzie?
Chciałaby pani przyspieszenia tych procedur? W wielu przypadkach zdecydowanie tak. Zresztą w każdym przypadku. Sytuacje dzieci się ciągną miesiącami, podczas gdy to jest dzieciątko. Tutaj się każdy dzień liczy. Każdy dzień jest na wagę złota. I dawanie chociażby jeszcze rodzicom szansy. Po pół roku powinna być już sprawa zakończona według mnie. Jeżeli rodzice nie rokują, nie można trzymać dziecka w niepewności i czekać, że się zmądrzeją, poprawią, nauczą. Mieli pół roku. A czy o takich sprawach pani też słyszała, czy tylko zetknęła się pani osobiście raz z czymś takim? Nie, to jest nagminne. A jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać rodziną zastępczą? Chyba trzeba lubić po prostu towarzystwo dzieci. Znaczy oczywiście są badania psychologiczne, jest szkolenie przygotowujące do bycia, ale przede wszystkim to chyba musimy mieć takie wewnętrzne poczucie, że chcemy to robić. Że chcemy, tak. Taką potrzebę serca? Wydaje mi się, że tak. Bo tak jak pani powiedziała, dla pieniędzy nie. Że to są mity, że dla pieniędzy... Biznes tutaj trudno. Że niektórzy robią to dla pieniędzy. To jest niemożliwe, tak? A to wydaje mi się, że znaczy jak w każdym środowisku, być może i zdarzają się takie osoby. No, to jak w każdym zawodzie. Mhm. Lekarzem i księdzem też można zostać tylko dla pieniędzy. No ale to nie znaczy, że się wtedy... wywiązujemy, czy robimy to tak, jak... No, ale przede wszystkim chyba męczyliśmy się w tym. Mm-hmm. A chciałaby pani zachęcić rodziny, żeby zostały rodzinami zastępczymi? Warto? I dlaczego warto? Dla miłości. Tutaj to zdecydowanie dla miłości, dla radości. Również jakiejś pewnie samorealizacji, czy... Kocha się takie dzieci jak swoje własne? Pytam, bo nie mam doświadczenia. Kocha się, tylko tu jest trudny też temat. Łatwiej się kocha, znaczy łatwiej, no kocha, trudno. Zdecydowanie jest łatwiej, jak już wiem, jak jest sytuacja dziecka uregulowana i wiemy, czy takie czy dzieciątko, zostanie czy z nami, zostanie, czy nie. Tak, bo wtedy możemy już puścić, odpuścić wszystkie jakieś takie, spuścić klapki, czy nie... Nie boimy się, że za bardzo się przyzwyczaimy, tak? I będzie się trzeba rozstać. Tak. No są to trudne sytuacje i z czasem chyba trzeba się właśnie też nauczyć tak kontrolować, mieć jakąś taką cząstkę w sobie, która będzie pilnować i przypominać, że rozstanie może nastąpić prędzej czy później, żeby później, znaczy po rozstaniu, żeby pozbierać się i mieć siłę dla kolejnych dzieci. Mhm. Ale tak jak pani powiedziała, jeżeli opiekuje się pani dzieckiem z zespołem FAS, to każdy krok jest dla pani ważny. Tak, chociaż nie sprowadzałabym to krok tylko tego dziecka do przodu. Mhm. Tylko nie sprowadzałabym tego tylko do dzieci z FAS, bo 75% dzieci z FAS jest w normie intelektualnej. Natomiast no tutaj dodatkową bolączką są zerwane więzi, jest trauma, bagaż doświadczeń, które te dzieci mają. I często nie sam FAS może być problemem, co cała reszta doświadczeń. Ale mówiła mi pani przed rozmową, że ma pani takie dziecko i obserwuje pani, nic się pani nie odzywa. Jak widzi pani postępy, ale bardzo się pani z tego cieszy. Jakie to nie są postępy? Jakie to są kroki, które panią tak radują? A różne kroki. No, ostatnio mnie bardzo cieszyły ataki złości, jak buntu, jak dziecko się rzuciło na podłogę i zaczęło walić nóżkami i krzyczeć. Bo przedtem nie potrafiło wyrażać swoich emocji. Bo przedtem bało się w ogóle. Nie wyrażało żadnych emocji. Więc to, co jednego rodzica może wkurzać czy denerwować, mi sprawia ogromną radość i satysfakcję. To może powiedzmy jeszcze, że wcześniej, zanim zaczęła pani wychowywać swoje dzieci, a teraz jest pani rodziną zastępczą, to pani też napisała piosenkę Powiedz. Zespół. Śpiewała pani w chórkach, tak? Tak, miałam taki. To też jest incydent. Piosenka o miłości?
Tak, tak, no ta miłość cały czas, chyba od narodzin się cały czas gdzieś tam pojawia w naszym życiu i wydaje mi się, że jest bardzo ważnym elementem. Mm-hmm. A zaśpiewa nam pani? Zdecydowanie nie. Chociaż jedną zwrotkę. Nie, nie, dziękuję. Czyli miłość jest ważna. Bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamila Lenarczyk-Szymczakowska była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, miło mi było. Dziękuję. Rozmowa dnia.